Mężczyznom jakby zamknął czarę drogę do pierwszej trójki. Jak trener teraz widzi tą sytuację w tabeli przed play-off? O które miejsce czarni mogą walczyć? Jak to mogą, jak się to może rozwiązać? The game of Anvil probably closes the door to the top three. What do you think about the playoffs? What we can still make it? What we can do? And how you want to solve our problems with our positioning? It is not clear what position we will finish. Everything is still open, I think. We just need to win the rest of the games. Myślę, że to nie jest jeszcze do końca powiedziane, na której pozycji skończymy sezon. Po prostu teraz już musimy wszystkie mecze do końca wygrać. So what to do to win with Rosa, because we already lost with them two games, and what to do, what mistakes not to make to win with them? Well, yes, we have lost two games, and we played with a broken roster, and we will have to play with a broken roster again. So some things change, some things stay constant, but we will have to score more points than them, and also we'll have to play better defense. They are an excellent three-point shooting team. If we can solve three-pointer, and if we can press them for the whole 40 minutes, I mean, this is a team with a very strong character. They will not give up, plus 20 or minus 20. So if we can stay focused for 40 minutes, and play a tough game, we have a chance. Tak jak w poprzednich meczach nie graliśmy w pełnym zestawieniu zawodniczym, tak samo i w tym meczu będziemy musieli sobie poradzić również bez kompletu zawodników, ale myślę, że Rosa Radom jest bardzo dobrze rzucającym zespołem za 3 punkty. Jeżeli ograniczymy ich rzuty za 3 punkty, to na pewno będzie nam dużo łatwiej, jeżeli zatrzymamy tą ich najsilniejszą broń. Dodatkowo musimy być skoncentrowani przez 40 minut. Drużyna z Radomia jest drużyną, która ma bardzo duży charakter i niezależnie od tego, czy prowadzą 20, czy przegrywają 20, dalej gryzą parkiet przysłowiowo, jak również walczą o każdą piłkę, więc my musimy być przez 40 minut skoncentrowani, nawet na chwilę nie możemy się zdekoncentrować i wtedy mamy szansę na zwycięstwo. Trener mówi, że w meczu z Radomiem nie będzie zawodników. No wiemy o Jarosławie Okrosie, czy zabraknie jeszcze kogoś? Pierwsza część pytania, a druga, czy trenera trochę nie boli to, że tylu zawodników brakuje cały czas właściwie od początku sezonu, czy to jest jakoś kwestia przygotowania fizycznego drużyny? Except because we know that Jarek will not play, somebody else cannot play maybe in this game, you know something? Or also, what do you think about this injury? Because everybody knows that it hurt us, it hurts you, so maybe this is some problem with the preseason training or something like that. What is your opinion about it? Yeah, so Jaro gets injured in really the most difficult time because, you know, the game with Anvil, then game Rosa, then will be a tough game in Ostrov, and then back with Torun. So this is a really hard stretch, and it's very tough to lose Jaro, but we don't choose our injuries. We don't plan them. And the only good thing about it is that finally Mantas and Greg Surmach are back. So at least we have a normal rotation for all these upcoming games. That will be very difficult, but still, we have just enough players. And as to what the reason for the injuries are, probably would have to do more of a medical exam and of a medical professional expertise. I am probably not qualified enough to answer or to speculate what is the true reason for his injury. To jest tak, bardzo się cieszę, że w końcu Mantas i Greg Surmacz są z nami w zespole. Dzięki temu mamy normalną rotację. Wiadomo, to jeszcze nie jest pełna rotacja, ale chociaż mamy zawodników uzupełniających się na każdej pozycji. Bez nich by było dużo, dużo ciężej, więc bardzo się cieszę z tego powodu. A co do przyczyn porażki, kontuzji, to myślę, że tutaj największym problemem prawdopodobnie jest to, że musimy więcej diagnozować zawodników już przed sezonem, robić jeszcze dokładniejsze badania, ale no ja nie jestem tutaj fachowcem od tego i myślę, że najważniejsze to, jeżeli eksperci się wypowiedzą. Ja pytałem po meczu Wrocławku o ocenę gry Campbella i Harpera w tym meczu, ale teraz chciałem zapytać, czy
to, że wraca Mantas Cesnowski, nie sprzyja takiej okazji, żeby on stał się rezerwowym rozgrywającym, wchodzącym za Jarrella Bessingame'a, a to pozwoli uwolnić Campbella i Harpera od tych zadań w rozegraniu, które powodują no, dosyć znaczną komplikację w grze czarnych, tak? Które dzieje się gorzej na parkiecie. He asked about Campbell and Harper at the press conference in Wrocławek. Yeah. But right now when the Mantas is coming back, so maybe what you think about him to be the backup for Jarrell, because he sees that when the Harper and Campbell are on the floor together and one of them is making the plays, that it's getting complicated for our team. I don't know if I truly agree with this statement. You know, they maybe not had a really good offensive game. They didn't score many points, but they got assists. DeMonte and Flo, our two second assist makers, right after Jarrell Blessingame. They are our two creators. They are the guys who find Sever, Jaro, Greg, and Mantas on the three-point line. So also, besides the offensive performance that is not so impressive on the score sheet, they are our two best defenders. And, you know, the big problem in Anvil, I don't think was so much offensively, because we scored 5 more points than on average in Anvil, with that atmosphere, with that good team who was really fired up to play us. We scored 5 more points than usually. The problem was on defense, especially in fourth quarter, when I could not get my team to respond to make a foul. We have 0 fouls, we can make stops, it's our bonus. We can use defensively and we didn't use it. We just let it slip away. Maybe the noise was the problem. Maybe we were tired a little bit or just lost something, some focus, but that was the problem. 91 points, we will not win again. Nie do końca bym się zgodził z pańską opinią, jeżeli chodzi o Campbella i Harpera razem na parkiecie, ponieważ po Jarrellu Blessingame są to dwaj nasi najlepiej podający zawodnicy. To są również kreatorzy, którzy znajdują pozycje dla Łukasza Seweryna, dla Jarka Mokrosa, dla Grzegorza Surmacza i dla Mantasa tutaj siedzącego. Więc to są również zawodnicy, którzy potrafią grać z piłką, którzy potrafią dzielić się tą piłką, co również pokazuje w statystykach. Co do samego meczu, wiadomo, ofensywnie to nie był ich dobry mecz, to na pewno, ale to nie ofensywa była naszym problemem w tym spotkaniu, tylko defensywa, zwłaszcza w czwartej kwarcie. Jeżeli my rzucamy 5 punktów więcej niż średnio we Wrocławku, na hali bardzo gorącej, drużynie, która jest na nas nastawiona, która walczy o każdą piłkę, a my tam dalej potrafimy rzucić 5 punktów więcej niż nasza średnia w tym sezonie jest, to myślę, że to nie była problemem ofensywa, tylko defensywa. W czwartej kwarcie mieliśmy bardzo długo 0 fauli, później tylko 1 faul. Nasi zawodnicy nie odpowiedzieli na to, co chcieliśmy od nich. Wiadomo, te 4 faule, które możemy zrobić, są takim bonusem dla nas. Są to akcje, gdzie przy jakimś błędzie możemy ich sfaulować, zastopować. My tego nie zrobiliśmy. Nie wiem, czy to wynikało z hałasu na tej hali, czy z jakiejś dekoncentracji, czy po prostu z braku komunikacji, ale na tym nie odpowiedzieliśmy i w tej czwartej kwarcie rzucili nam zbyt dużo punktów. Odnośnie tego 2 pytania od panów. Czy trener ma pomysł na to, jak to zrobić, żeby obrona funkcjonowała 40 minut? I drugie pytanie jest, oczywiście statystycznie DeMonte i Campbell wyglądają bardzo dobrze, jednak jeśli są obaj na parkiecie, to w grze pojawia się chaos i czy jednak nie uda się tej rotacji tak ułożyć, żeby obaj mieli te same minuty, ale jednak byli bardziej efektywni, będąc jakby pojedynczo na parkiecie, czyli osobno, rozdzielając po prostu tą parę. What do you think, because 2 questions from the fans, what to do to make a focus and make a good defense for our team for the 40 minutes? And the second question is about Flo and DeMonte, because the fans see that when they are together on the floor, it's coming a little bit of chaos, so maybe to use them different, maybe separate on the floor or maybe in some other configuration to use them more offensively with their potential on the position 2 and 3.
especially when we have Mantas back. Yeah, I have no problem to use him in position 2 and 3. Actually, with Mantas, Damonte and Flo on the court, all three of them can be point guards, all three of them can bring the ball, all can run as shooting guards, and Flo can be as position 3. All kinds of configurations. Really doesn't matter. I think we're flexible in this way. With the American guards, it's just such a situation that usually two out of three are on the court. For their speed, okay, for their penetration, for their defense, this is the usual configuration for our team. Two out of three American guards on the court and one of the big guys at the center position. What was the first question? What to do to make it, our team to defend 40 minutes. Yeah, that's like every coach's nightmare. Not nightmare, but every coach's puzzle, you know. It's you never stop solving this one. All I can say is we need to continue to do the hard drills in practice. We have to learn to love these drills, to love this process of doing the hardest drill in practice defensively and making it the best. Players should enjoy getting better and better, because we need to get better to win the next tough games. And we have a chance to do it. It's just not an easy path, but it's possible. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, myślę, że mamy tak drużynę skonstruowaną i tak chcę, żebyśmy grali, żeby zawsze dwóch obrońców z trzech zagranicznych było na parkiecie, plus jeden wysoki gracz zagraniczny na pozycji centra. To daje nam przewagę, jeżeli chodzi o penetrację, jeżeli chodzi o obronę, jeżeli chodzi o szybkość rozgrywania akcji. Jeżeli są Mantas razem z Damonte i Folarinem na parkiecie, to każdy z nich może być rozgrywającym, każdy z nich może być rzucającym obrońcą, a Campbell jeszcze może być niskim skrzydłowym, więc myślę, że to nie jest problem, żeby ich trzech zostawiać na parkiecie. Każdy z nich może kreować, każdy z nich może rzucić, a nasza gra właśnie jest tak skonstruowana, żeby dwóch zagranicznych graczy obwodowych było cały czas na parkiecie, jeżeli chodzi o te argumenty, które wcześniej powiedziałem. A jeżeli chodzi o obronę na parkiecie 40 minut, to bardzo ważne jest, żeby to jest zawsze sens z powiek ściąga każdemu trenerowi przez cały sezon. I myślę, że najważniejsze jest to, żeby dalej kontynuować, jeszcze więcej ćwiczyć na treningach, najcięższe ćwiczenia obronne. Zawodnicy muszą się cieszyć wykonywać te ćwiczenia, muszą chcieć je wykonywać najlepiej, jak to jest możliwe. Jeżeli oni będą to robić na treningach w sposób, że to będzie im dawało satysfakcję, to tak samo później będzie na meczu. A chcą wyglądać? They want to make these drills? Maybe question to Mantas. I will say that they have worked really, really hard in the last 2-3 weeks. We did emphasize a lot on defense, a lot on shell drills or fast break situations, and they worked very good. And they spend energy, and also they did in the game with Anvil, but just we, you know, could have done certain things better, especially second half and especially fourth quarter, the beginning of it. Myślę, że tak, zawodnicy naprawdę muszę ich pochwalić za ostatnie 2-3 tygodnie pracy na treningach, bo te specyficzne ćwiczenia, które wykonujemy podczas treningów, dają już efekty. Widać, że coraz lepiej się zawodnicy rozumieją w obronie po tych ćwiczeniach. To na pewno nie jest proste, ale widać, że się starają, widać, że bardzo chcą. To dopiero za jakiś czas się przełoży na tą trzecią, zwłaszcza początek czwartej kwarty, co nam bardzo zabrakło we Wrocławku, ale pracujemy cały czas nad tym i zawodnicy, no, pomimo tego, że jest im ciężko, chcą to robić. Jeszcze pytanie do Mantasa. Mantas, wystąpiłeś wreszcie w tym meczu. Czy czułeś, że ten mecz jest do wygrania mimo wszystko, że nawet jak stwierdziliście te porażki, że zabrakło jakiegoś innego elementu, który można poprawić, żeby wygrać we Wrocławku, czy w ogóle sobie? Nie, oczywiście, że każdy, kiedy z nas, kiedy gra, to czuje, że każdy mecz jest do wygrania i ten był jak najbardziej, ale jak trener mówił, straciliśmy trochę parę minut koncentracji i przy swojej, moim zdaniem, takiej
głupoty trochę, że nie wykorzystaliśmy fauli w takim odpowiednim momencie, kiedy trzeba było wykorzystać i oni od razu, Anvil taka drużyna, że od razu zbudowała przewagę przez 3 minuty i później już Anvil dogonić u nich hali było bardzo ciężko. I właśnie moim zdaniem czasami takie mecze, kiedy są na styku, na wyjeździe, to troszkę musimy grać mądrzej. Powiedziałeś o tym fragmencie, że 2-3 minuty wystarczyło, żeby Anvil wygrał. Ja sobie przypominam, że w poprzednim sezonie mecz przed playoffami z Rosą Radą, to też tam była 1 minuta, w której ty zdobyłeś kilka punktów i z Rosą tutaj wygraliście. No to czasami tak się dzieje, że drużyna traci koncentrację, przegapisz dwa razy w obronie, dwie trójki pójdzie a jeśli grasz u siebie, ludzie zaczynają po innemu kibicować i od razu to robi się przewagę i później przeciwnej drużynie jest ciężko odrobić. Teraz jeszcze powiedz, twoje zdrowie już jest absolutnie na 100%, bo już słyszeliśmy takie pogłoski, plotki, że już do końca sezonu nie będziesz w stanie występować, no jednak według Sławku wystąpiłeś, czy tak będzie dalej? Nie. 100% jeszcze nie ma, ale dążę na tego, żeby było. Kiedy będzie to 100% już po sezonie? No, nie, mam nadzieję, że szybko.